Witam Państwa serdecznie. Jeszcze mieliśmy do tej chwili czekać, ale już zaczniemy, żeby być punktualnym. Ja serdecznie dziękuję Państwu za tak liczną obecność, bo tak jak ja to wcześniej podkreślałem zawsze, myślę, że ja i nie tylko, nie jesteśmy przyzwyczajeni chyba do takich spotkań, bo zawsze to tak było, że przed wyborami takie spotkania się odbywały. Ja tu w kampanii też deklarowałem Państwu, że to nie o to chodzi, tylko żeby przychodzić potem pytać o głosy, tylko wcześniej w trakcie z Państwem się spotkać, żeby nie być oderwanym od rzeczywistości, co to się dzieje ze biurka, tylko po prostu Państwa wysłuchać słów dobrych i niedobrych, bo i takie będą, i takie będą. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że traktuję to trochę jak, taki kolega mówi, że to jest tak jak rachunek sumienia, czyli że ja Państwu powiem, co zrobiłem, jakie mamy plany, co się dzieje, ale ja bardzo chętnie usłyszę też Państwa głosy. Także jeszcze raz witam serdecznie i dziękuję za obecność. Pierwszy rok kadencji to działania zakończone w trakcie realizacji planu. Tak jak Państwo widzą, zakończone. Ja za chwilę będę dokładnie omawiał, ale tak pokrótce. Tereny inwestycyjne, dokończenie centrum przesiadkowego, placu niepodległości, parkingi, chodniki i budżet obywatelski, co jest w ogóle nowością w naszej gminie. Tutaj ja trochę chciałbym się pochwalić, że ten budżet obywatelski to jest pierwszy raz, ja to deklaruję, że on będzie co roku kontynuowany. Następne realizacje w trakcie. Inwestycje drogowe, budowa domu kultury, ogniwa fotowoltaiczne, powiem bliżej, rozszerzenie cmentarza komunalnego, remont biblioteki, ale także plany. Czyli zaczynamy już pierwsze, czyli to, co skończyliśmy. Tak naprawdę gdy przyszedłem tutaj do urzędu, to mało brakowało, jeżeli chodzi o zakończenie tej strefy. Widzicie Państwo i śledziliście Państwo, że z różnymi, wieloma trudnościami ta budowa się odbywała, ale tak naprawdę moim zdaniem największym kłopotem to było potem rozliczenie tej inwestycji. Ja zostałem w taką sytuację, że jak najbardziej dwa przetargi, dwóch wykonawców i nierozliczone niestety inwestycje. Po prostu fizycznie to nie było zapłacone. I teraz mamy z jednej strony pieniądze unijne i zakończymy wniosek, jak nie ma płatności. Naprawdę wiele miesięcy trwało, zanim my zakończyliśmy tak naprawdę tę część taką rozliczeniową. A to w grę wchodziło, tak jak Państwo widzą, koszt cały 18 milionów, 15 kwalifikowane, 12 milionów zewnętrznych pieniędzy, które w momencie, gdybym nie rozliczył tego wniosku, my byśmy musieli te 12 milionów zwrócić z odsetkami. A sytuacja jest taka, że mamy sprawę w sądzie. Z jednej strony 1 000 000 złotych, które tam ta firma naliczyła, z drugiej strony prawie 3 miliony kar naliczonych przez gminę. Także jak duże kwoty wchodzą w grę, nie było to wcale takie proste. Tutaj ja tutaj od razu podziękowania na ręce pana marszałka, bo naprawdę wielkie mamy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego i dzięki tutaj przychylności możliwe było, że my już chyba ze 3 miesiące temu co najmniej rozliczyliśmy całkowicie strefę. Dostaliśmy pełne dofinansowanie. Tak jak Państwo widzą, w tej chwili już jest przetarg ogłoszony. 10 otwieramy pierwszą część sprzedaży tych działek. Tak jak tutaj na tym slajdzie, w nowej części, mówię, powstało 10 działek, około hektara każde. I w tej chwili do 10 jest termin składania ofert. Ja jestem tutaj naprawdę optymistą. Uważam, że już w pierwszym przetargu znajdą się chętni na nabycie, bo tych rozmów odbyłem bardzo wiele. I te zakłady będą powstawały w tej strefie. Kolejna rzecz, dokończenie budowy centrum przesiadkowego. Tak jak Państwo widzieli, tak naprawdę ta budowa stanęła w trakcie roku, tam się nic nie działo. Tutaj było różnie, jedni mówili, że dobrze, drudzy, że źle, ale ja widziałem, że nie ma szans, żeby ta firma skończyła u nas te inwestycje. Umowa została rozwiązana jak najszybciej, bo tam też wchodziły w grę terminy i unijne pieniądze. My wyłoniliśmy następnego wykonawcę. Efekty widzicie Państwo. Ten plac już jest wykonany, zrobiony. Kwestia dosłownie pewnie paru dni już zostanie oddany dla tej części dotyczącej autobusów, żebyście Państwo normalnie mogli wygodnie skorzystać z przystanków autobusowych. Tam w tej chwili wchodzą w grę tylko tak naprawdę odbiory. Już oddanie do użytkowania, ale to są niestety dokumenty, których my musimy pilnować. Ja wiem, że to mieszkańcom wydaje się, że to z jakiegoś powodu się przeciąga, ale tak jak Państwo przy budowie domu. Są pewne procedury i te procedury muszą być dopięte. Dlatego jeszcze chwileczkę cierpliwości. Z parkingów możecie Państwo korzystać. 76
miejsc parkingowych, także uważam, że w tej chwili naprawdę w Łapach już nie ma w centrum problemów z parkowaniem. Plus te 9 miejsc parkingowych, które za chwilę pokażemy przy przebudowie placu Niepodległości. Tak jak mówię, przebudowa Centrum Niepodległości. Też kończyliśmy to przebudowę. Blisko 1 200 000 dofinansowania, ale jest to jeden z elementów przebudowy Domu Kultury. Różnie było postrzegane, czy lepiej, czy gorzej, czy potrzebny, czy niepotrzebny, ale na pewno o ten element musiał być skończony tak samo Dom Kultury. To są dwa spójne ze sobą projekty, także jeden i drugi musi być skończony. Zresztą widzicie Państwo ten budynek, za chwilę będzie na kolejnym slajdzie, można... Wiele kontrowersji budziło pewnie, czy wygląd jego, bo to jest taka sprawa wtórna, bo każdy ma inny gust. My w tej chwili już ogłaszając przetarg, bo jest ogłoszony przetarg, jest już wyłoniony. W trakcie wyłonienia wykonawca staraliśmy się jak najwięcej jego ten wygląd zmienić. Wiadomo, że nie zmienimy bryły, która została wybudowana, ale staramy się i w tym przetargu już to było ogłoszone, żeby ten wygląd był jak najładniejszy, ponieważ jest to wizytówka naszego miasta, same centrum. I za chwilę będzie nawet tam na kolejnym slajdzie taki, jak ma być, ma wyglądać ten. Proszę następny. Też dokończenie budowy plaży w Muchowie. Też inwestycja dofinansowana, prawie koszt inwestycji prawie 1 400 000, dofinansowanie 510 000. Także tutaj duży wkład własny, ale mówię, to też kontynuacja. Pewnie wiele rzeczy trzeba będzie jeszcze zmienić. Tutaj była taka też trochę rozmów, jak Państwo oglądają sesję, kontrowersja z tą sauną, ale my jesteśmy po to też, żeby nie siedzieć i nie przyglądać się pewnym rzeczom. Pewnie będę, że trzeba będzie przebudować. Na pewno jest to uciążliwe dla takiego normalnego korzystania, jeżeli ktoś chce sauny, bo nie ma przybieralni, nie ma szatni, nie ma miejsc, gdzie można nawet zostawić ubranie. Trochę to pewnie było pod morsy, ale no nie wszyscy z Państwa jesteście morsami. Morsz może wejść o zebrany do sauny, już ja tak mówię w cudzysłowie, bo gdzieś to ubranie zostało zostawione. Tutaj my będziemy również tam te poprawiali, ale tutaj już pokazuję sam wygląd tutaj następny. W tej chwili to, co się dzieje, budowa ścieżek rowerowych, też już w tym roku została wyłoniona firma. Mówimy tutaj o ścieżkach rowerowych, Płonka Kościelna, Głosówka, Somachu, potem drugi odcinek Matyski i od Matysk do Somach. W sumie ponad 2 km ścieżek rowerowych. Ścieżki te powstały dzięki temu, że tu jeszcze za kadencji pana burmistrza Brzosko Łapy weszły do BOF-u, czyli tego białostockiego obszaru funkcjonalnego. Jest to jeden z projektów, który był już dawno naprawdę zgłaszany. Bo tak, ja to podkreślę, wiele jest kontynuacji. To, że weszliśmy do BOF-u, było jeszcze w poprzedniej kadencji, część się zaczęło. Część my też ja kontynuuję, ale wiele rzeczy naprawdę będziemy robić nowych. Także tutaj, jak Państwo, jeżeli tam jeździcie, ta część dotycząca od Płonki do źródełka tak naprawdę, do Sąku, do Matysk, już została skończona. Jest już wniosek o oddanie do użytkowania, do odbioru. W trakcie to jeszcze budowa od Matysk do Sąku. Ale ta firma ma termin do końca marca przyszłego roku. Także ta pierwsza część została wykonana z dużym wyprzedzeniem tak naprawdę, z czego ja się bardzo cieszę. Kolejne rzeczy, infrastruktura drogowa, która tak naprawdę chyba najwięcej mieszkańców interesuje, bo możemy mówić o domach kultury, możemy mówić o różnych rzeczach, ale jeżeli mamy, nie możemy dojść normalnie, w normalnym mówię oczywiście o suchych butach już tutaj, czy w błocie, czy bardzo dziurawej drodze, to nic tak naprawdę, te rzeczy nie cieszą aż tak, bo to są takie podstawowe nasze potrzeby. W tym roku kontynuowaliśmy i już sami w tej chwili kończona jest ulica Kasprowicza, Głosówka, OSE. Tam część to jest z funduszu sołeckiego, także to mieszkańcy z własnych środków przeznaczonych na daną wieś zaczęli tę budowę, my już kończymy. Ulica Krucza, to jest, podkreślę, z partycypacją mieszkańców. W tym roku nasza spółka Wodociągi wykonały tę ulicę. Następnie, chodniki. Ulica Długa. Wiecie Państwo, że praktycznie dojście dla dzieci z osiedla tutaj całego, to te dzieciaki wszystkie zawsze chodziły długą i środkiem ulicy. Największy problem był, to było bardzo niebezpieczne, gdy była zima.
lub jesień, gdy były te chodniki rozmoczone, to te dzieci, ja od wielu lat obserwowałem, jak te dzieci tym środkiem ulicy zawsze to idą. Dlatego to jest też pierwsza reakcja, żeby takie rzeczy, gdzie bardzo dużo ludzi korzysta. Ja wiem, że za chwilę będę głosy, bo ja nie mam chodnika też, albo mam słaby chodnik. Tak, ale jakiś mam. Więc dlatego my podchodzimy tu w ten sposób, że no musi być jakaś kolejność tych wykonywanych działań. Tutaj ten ruch pieszy był tak duży. Tam wystarczy na chwilę w dzień zobaczyć, ile tych dzieciaczków tamtędy chodzi. A to jest podstawowa rzecz, bezpieczeństwo tych naszych dzieci. Dlatego odcinek od ulicy Granicznej do ulicy Prusa został wykonany, bo te dzieci wszystkie w Prusa skręcają i tam idą do szkoły. Także to jest pierwszy slajd. Kolejne to są Rożki, Łoćki, Łapy, Kopaki. To jest pas drogi wojewódzkiej. Ale tutaj oczywiście bez wsparcia finansowego gminy nie byłoby to możliwe. W Łoćkach podobna sytuacja, te dzieci, wiecie jaki tam jest ruch, szczególnie teraz związany z budową. Bez żadnego pobocza te dzieci chodziły normalnie ulicą do autobusu, który je dowoził do Kłonki Kościelnej. W tej chwili praktycznie Rożki, Łoćki są już na ukończeniu. Naprawdę cały nowy chodnik z obrzeżami, poszerzone jest jezdnia. Łapy, Kopaki, jest to pierwszy etap w tym roku. Zostały ułożone rury i przysypane, utwardzone. W przyszłym roku będzie, tak drogi wojewódzkie planują, będzie już wybudowana sama ta część z Polbruku, czyli taki typowy, normalny chodnik. Kolejna, po sąsiedzku, parking na ulicy Cmentarnej. Też wiecie Państwo, co tu się działo zawsze, szczególnie soboty, gdy są sklepy, ale nie tylko, popołudnia. Nie było gdzie stanąć, wszyscy parkowali na chodnikach, niebezpiecznie było. Też jak najszybciej, widzicie Państwo, bardzo sprawnie, moim zdaniem, funkcjonalnie naprawdę nasza spółka wykonała sprawnie ten parking. Następnie przy Orliku, tu dotyczy tak naprawdę nie tylko, ale głównie tych naszych, gdy są jakieś czy sportowe, czy jakieś tam imprezy takie typowe dotyczące sportu, ale również jeżeli chodzi o 1 listopada. No my w tym roku nie zdążyliśmy, był plan, żeby to zrobić przed świętem zmarłych. Powiecie Państwo, jak tutaj każde miejsce jest wykorzystywane na parkowanie. Plus tego zawsze były, ja pamiętam, niesnaski, ponieważ ci ludzie, którzy przyjeżdżali na Orlik, rodzice, którzy przywozili dzieci, parkowali na osiedlu, tak naprawdę na prywatnym terenie tej wspólnoty, gdzie tam tych dwóch bloków w polu. Rozwiązuje to całkowicie sytuację, a oprócz tego, tak jak Państwo tutaj widzieliście, my planujemy to działkę przeznaczyć do sprzedania pod cele mieszkaniowe, ponieważ żeby był rozwój tutaj naszego miasta, to nam potrzebni są nowi mieszkańcy, a co za tym idzie finanse, bo ja nie planuję tutaj, bo co najprościej zrobić? Są dwie rzeczy, to nie trzeba być ekonomistą. Albo obniżyć koszty, albo zwiększyć przychody, nie ma innej możliwości. Więc każdy nowy mieszkaniec pracujący, odprowadzający podatki, to jest potężny przychód dla naszej gminy. My, to działkę w tej chwili jest też chyba w styczniu, już jest termin. Zobaczymy, na razie ta cena jest, powiedzmy, no moim zdaniem dość wysoka, ale ja świadomie podniosłem tę cenę, żeby zobaczyć, co się dzieje na rynku. Mam nadzieję, że będzie sprzedana i tutaj te nasze miasto będzie się rozwijało. Wtedy możemy mówić o przedszkolach, wtedy możemy mówić o rozbudowach sal gimnastycznych, bo raz, że mamy z czego to zrobić, a dwa, że mamy dla kogo to zrobić. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o drogi. Myślę, że naprawdę rekordowe dofinansowanie, ponieważ tak jak Państwo pamiętają, tych wniosków było tam co roku różne składane. Ja w kwietniu chyba taki był dodatkowy nabór, złożyłem 3 wnioski do wojewody i wszystkie 3 dostaliśmy dofinansowanie. 2,5 miliona samej dotacji i wysokości 70%, podkreślę. Rekordowe dofinansowanie, nigdy w życiu tego nie było, dlatego nawet kosztem jakiegoś tam zwiększenia deficytu, czy jakiegoś lekkiego zadłużenia gminy, uważam, że przez tę kadencję my musimy tych dróg zrobić jak najwięcej, a szczególnie skorzystając ze środków zewnętrznych, bo naprawdę my nie mamy takiej dobrej sytuacji finansowej, żebyśmy to ze swoje pieniądze byli w stanie zrobić. Zobaczcie Państwo, całe osiedle Barwiki, czyli tamta strona w tej chwili jest już wykonywana, ulica Mokra, tam w stronę Płonkowskiej, to część z partycypacją mieszkańców, ponieważ tam mieszkańcy już w poprzednich latach za prawie 30 tysięcy sami wykonali projekt za własne pieniążki. Było obiecane im ta budowa drogi, nie wyszła z jakichś tam różnych powodów. Dlatego tutaj, żeby nie być gołosłownej, żeby ten urząd zachował ciągłość, dlatego ta Mokra została zrobiona, a także Polna i Spokojna w Uchowie. To jest pierwszy etap tej inwestycji, jak Państwo znacie Uchowo. To jest Polna do Krzyżówki i Spokojna na koło, tam myślę, że tam około 300 metrów. Jeżeli chodzi o drogi, my dostaniemy.
i też na poziomie, jeżeli się nic nie zmieni, to też na poziomie tych 70%, czyli dofinansowanie bardzo, bardzo duże. Tutaj jest lista, ja nie będę tutaj czytał, ale jestem bardzo dobrej myśli, bo jestem już tam po spotkaniu oczywiście z wojewodą, ale jeszcze chwilę trzeba poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników. To jest droga powiatowa, Gąsówka Skwarki, Gąsówka Lose, ale też gmina i część Gąsówki, ciąg ulicy Sokołowskiej, ale na Gąsówce Lose i ten odcinek, to jest droga powiatowa, my dokładamy do tego standardowo te 50% kosztów własnych, ale to jest też finansowane z tego FDS-u słynnego, o którym się mówi, czyli z Funduszu Dróg Samorządowych. Już to jest to skończone, w tej chwili tylko czynności jakieś tam rozliczeniowe. Tutaj Państwu powiem, że też prawdopodobnie w następnym roku Popowiec złożył ten wniosek. Jeżeli dobrze pójdzie, a jestem dobrej myśli, to dalszy ciąg będzie kontynuowany, czyli ta ulica Sokołowska, która jest naprawdę też w złym stanie, będzie remontowana. Oczywiście składem własnym tutaj naszej gminy, bo tak to jest skonstruowane, że my tego wkładu własnego powiat i gmina dzielimy to na pół. To mówiłem co wcześniej, dokończenie budowy domu kultury. Widzicie Państwo, w jakim stanie się znajduje. Jedne terminy minęły bardzo dawno, druga część, bo to były dwa przetargi, czyli sala widowiskowa z tyłu miała być wykonana do końca września tego roku. W jakim stanie to jest, widzicie Państwo sami, jeżeli jesteście w centrum. Żadne te terminy nie zostały dotrzymane. My nie mieliśmy innej możliwości, bo moim zdaniem nie było tam szans, żeby ta firma skończyła. Umowy też zostały rozwiązane. Już przetargi zostały otwarte. W tej chwili trwa już wyłonienie. Jakże kwestia tydzień, półtora będzie wyłoniony wykonawca. Tak jak było w przetargu zapisane, do końca września przyszłego roku ten budynek ma być oddany już pod klucz. Jako ciekawostkę powiem, że był oddzielny przetarg na meble i na budynek. Budynek nie został wybudowany, meble, półtora tyle mebli mamy w naszych pomieszczeniach. Między innymi uchowo bardzo niezadowoleni mieszkańcy, ponieważ to 3/4 sali Domu Kultury jest zastawione meblami. Także jedna firma była rzetelna, zrobiła w terminie, ale my te meble musieliśmy odebrać razem, szczególnie jeżeli okres zimowy. Wiadomo, że musimy je trzymać w ciepłym pomieszczeniu. Dlatego półtora tyle mebli czeka na dokończenie tego budynku. O, to jest na dole, jeszcze można. Widzicie Państwo, staraliśmy się zmienić wygląd. Jest planowana tam taki ciąg szklany z zegarem, elewacja, żeby to był nie był taki budynek typowo taki, no ja powiem taki może brzydko, taki perolowski, bo to jest taki gmach. Gmach z dużej ilości okien. Taki jest, bryły my nie poprawimy, dlatego staramy się wizualnie ten budynek upiększyć. Moim zdaniem to jest bardzo fajne, naprawdę może na ten slajd nie oddaję tego, ale to i projektanci, i pracownicy starali się, żeby ten budynek był atrakcyjny. Remont biblioteki, tak jak Państwo wiecie, tutaj przy ulicy Noworynek, przy parku tak zwanym, była i biblioteka, i dom kultury. W grudniu zeszłego roku została podpisana umowa o dofinansowanie. To są dwa etapy. Jedna ta część zewnętrzna, którą widzicie Państwo na górze, będzie szyb windowy, klatka schodowa, podjazd dla niepełnosprawnych i całość tego budynku będzie zajmowała biblioteka. W tej chwili firma bardzo sprawnie to robi, moim zdaniem tam nawet jest już wyprzedzenie tego harmonogramu, czyli tam naprawdę jest to bardzo dobrze wykonywana praca. W przyszłym roku, bo do końca marca, o ile pamiętam, ma być to wykonane już całościowo. Ogniwa fotowoltaiczne. Tu już przechodzimy do rzeczy, które były składane wnioski, my nie mamy jeszcze tego rozstrzygnięć. Między innymi po co? Wiecie, w tej chwili raz, że jest moda i trend na tę energię odnawialną. My nie uciekniemy od tego, bo musimy jak najbardziej korzystać ze słońca, z wiatru i tak dalej. Raz, że zobaczcie Państwo, co się dzieje. Nikt jeszcze oficjalnie nie mówi, ale od nowego roku na pewno ceny energii elektrycznej bardzo pójdą w górę. Dlaczego? Bo u nas większość energii w Polsce jest produkowana przy wykorzystaniu węgla lub pochodnych, czy miałych, czy innych substancji.
A te podatki Unia narzuca, żeby schodzić jak najbardziej, żeby jak najwięcej procent było ze źródeł odnawialnych. Dlatego ten podatek tak naprawdę jest coraz zwiększany, coraz bardziej. Ta cena będzie rosła. Dlatego musimy raz jak najwięcej korzystać z tych alternatywnych źródeł energii, a dwa, że obniżać koszty funkcjonowania, bo my praktycznie, jeżeli zainstalujemy, widzicie Państwo, 13 obiektów, urząd, inkubator, domy kultury, świetlice i tak dalej, zainstalujemy co możliwe, fotowoltaikę, pompy ciepła i tak dalej, co spowoduje bezpośrednią oszczędność. To jest odczuwalne, będzie w kieszeni. Z dużym dofinansowaniem my praktycznie nie będziemy mieli kosztów energii elektrycznej. To jest bardzo duże obciążenie. I ogrzewania tych budynków. Także czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ale ja mam nadzieję, że też dostaniemy tutaj te pieniądze. Tutaj rzecz już, cudzysłowie, jest bardzo przyziemna, ale bardzo ważna dla nas. Rozbudowa cmentarza komunalnego. Widzicie Państwo, jeżeli chodzicie, jak szybko zabudowuje się ten cmentarz. Ja bym tak naprawdę, chyba wiosną my mieliśmy taki pogrzeb, nasi dawni pracownicy, to ja bym przed Państwem bardzo zdziwiony, jak tego mało miejsca zostało. To jest w tej chwili przeznaczone, już część było zakupione, ale nie była żadna procedura ruszona. A pozwolenia, badania i tak dalej, opinie sanepidu, to jest prawie rok tak naprawdę, żeby to móc już tam użytkować ten cmentarz. W tej chwili już to ruszyło, my teraz już w tym roku od wiosny będziemy grodzić to nową część cmentarza. W tej chwili, tak jak Państwo widzicie, złożone już zostały wnioski do sanepidu, żeby uruchomić. Plus tego prowadzimy rozmowy o nabycie dalszych gruntów, żeby po prostu już wcześniej, a nie w ostatniej chwili, zapewnić te miejsce tutaj pod cmentarz. To dotyczy szkolne centrum wychowania komunikacyjnego, dotyczy to naszych dzieciaczków. Tutaj Łapy, no moim zdaniem, bardzo dobrze się zapisały, bo to jest pierwsze wojewódzkie takie centrum szkolne. Prawie 15 tysięcy złotych WOT, czyli ośrodek egzaminowania białostockich, przekazał nam dotacji w formie tutaj wyposażenia. Znajduje się to w tej chwili przy budynku szkoły podstawowej nr 1 przy Matejki. Nasze młodzież, dzieci będą uczyły się, jak prawidłowo, bezpiecznie zachowywać się na drodze, ale są tam fantomy do nauki sztucznego oddychania. Jest wyposażenie całego placu manewrowego, ale to my będziemy montować dopiero wiosną, bo tam obok jest taka asfaltowa część. To jest wszystko przekazane, plus rowery. Także, ale podkreślę, pierwsze województwo. Już z nas jest brany przykład i jak my odpaliliśmy tutaj te nasze centrum w Łapach, WOT był zasypany telefonami, że inne gminy w całym województwie też to chcą mieć. Także to tutaj byliśmy naprawdę pierwsi. Szpital powiatowy. Temat długi i drogi. Wszyscy wiecie. Trochę chwalę się, ale tutaj w poprzedniej kadencji byłem radny. Przez 4 lata 36 milionów złotych wydane tutaj w Łapach. Dla nas, wiecie Państwo, jak ważna rzecz. Chociaż nie wszyscy tak myślą, bo tych gmin jest 15. I tam naprawdę wielkie w tej chwili, tutaj pan Andrzej Grosowski w tej chwili z Radzie Powiatu wie, że to wcale nie jest takie proste, ale widzicie, co się teraz dzieje. Ten szpital kwitnie, rozbudowywany jest, SOR, lądowisko i tak dalej, i tak dalej. My w ramach oczywiście jakichś tam środków własnych też staramy się do tego dokładać, bo w obecnym roku prawie 700 tysięcy. W tym roku jeszcze zobaczymy, ale na pewno będziemy starali się wspierać, ponieważ to są potężne pieniądze, naprawdę potężne pieniądze. Ale to no nie wszystko na to możemy przeliczyć, bo jeżeli jesteśmy w stanie uratować życie i zdrowie i żeby tutaj nasi mieszkańcy, nie tylko nasi, ale okolicznych gmin mogli w normalnych, dobrych warunkach i szybko i być leczeni, czy być uratowani nawet, to żadne pieniądze, nie da się tego przeliczyć na pieniądze. Coś, co wspominałem, pierwszy raz, bardzo się cieszę, budżet obywatelski, czyli forma, no powiem tak, wydawania troszeczkę pieniędzy zgodnie z tym, co Państwo sami chcą. Wiadomo, że to Rada decyduje, odbywa się przez głosowanie i tak dalej, burmistrz proponuje. A budżet obywatelski jest formą, że sami mieszkańcy i decydują co i w jakiej kolejności to ma być robione. Naprawdę byliśmy i jesteśmy chyba zaskoczeni zainteresowaniem. Tak jak Państwo widzicie, 45 złożonych wniosków, 34 były spełniały formalne kryteria i mogły być oddane głosowaniu. Ponad 7 tysięcy oddanych głosów.
Naprawdę jak na pierwszy raz to jest naprawdę rewelacja. Ja bardzo się cieszę, że tak to takim dużym zainteresowaniem się spotkało. Wyłonionych zostało 8 projektów. Wszystkie te 8 projektów już są w projekcie budżetu na przyszły rok, także od początku roku będziemy je realizowali. Tak jak na górze napisane, pierwszy rok kadencji to nie tylko rzeczy infrastrukturalne, chociaż to najbardziej widać. Wydarzenia kulturalne. Naprawdę staramy się Dom Kultury w tej chwili, jak Państwo trzymają dzieci czy wnuczki, czy to, co się dzieje w tej chwili w Domu Kultury, tam nie ma dnia, żeby nie było czy spotkań, czy warsztatów. Dzisiaj przykład Mikołajek. 100 dzieciaków z naszej gminy miały warsztaty bezpłatne całkowicie, finansowane z Urzędu Marszałkowskiego w inkubatorze, plus jeszcze spotkanie rano z jakimiś upominkami, z biletami. Naprawdę wiele, wiele rzeczy się dzieje, moim zdaniem. Cały czas będziemy tutaj urozmaicać i poszerzać naszą tutaj bazę i ofertę Domu Kultury. Tu ja Państwa też od razu taki apel. Staramy się, wiele rzeczy już zrobiliśmy nowych. Co się staramy najbardziej? Stworzyć orkiestrę. Troszeczkę wracamy tutaj taki apel do kogoś, kto w techniku najbardziej grał, bo to są ludzie, którzy już umieją i mieli z tym do czynienia. Już były odzewy, naprawdę ja moim marzeniem jest i chciałbym, żeby łapy miały swoją orkiestrę. Niekoniecznie wiekowo różnie. Naprawdę ja wiem, że łatwiej zacząć od osób dorosłych, ale z orkiestrą jest tak, że to non-stop ktoś musi się tam douczać, więc i młodzież, i dzieci będą mogły. Mamy człowieka, kapelmistrza, który to chętnie zrobi. Zbieramy w tej chwili tutaj chętnych. Naprawdę zapraszam, żeby zgłaszać się do Domu Kultury, bo chcielibyśmy mieć, nie wiem, jak Państwo byli na dożynkach, widzieliście Państwo, to Was wysiłkowo, prawda? Ta orkiestra. Jak fajnie to wygląda, jak to urozmaica takie imprezy, no to jest w ogóle inna oprawa muzyczna całkowicie. Także nasze marzenie jest, żebyśmy my jako łapy mieli własną taką orkiestrę. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wiele i organizacji współpracuje z urzędem, z gminą, z nami. Staramy się naprawdę w ramach jakichś tam możliwości je finansować, bo wiadomo, że to są ludzie, którzy bardzo często działają społecznie, ale też trzeba zapłacić za kursy, za trenerów, za wyjazdy itd., itd. Bez pieniędzy nie da się nic zrobić, bo same nawet dojazdy na zgrupowania, czy na mecze, to wszystko kosztuje. Naprawdę w ramach tutaj naszych środków staramy się tutaj to osiągnąć. Jeżeli ktoś interesuje piłką nożną, to można się pochwalić, że w tym właśnie pierwszy raz odrodziła się tak naprawdę, bo tam był pokój nasza łapy, z której te łapy słynęły. W tym roku już jest seniorska grupa, która no moim zdaniem bardzo dobrze sobie radzi. A są to piłkarze tylko tutaj nasi z łapy. Rada Seniorów, która już została powołana, która działa, Młodzieżowa Rada Miejska, w tej chwili będzie tworzona, już uchwały Rada nasza podjęła. Pracujące soboty w urzędzie. Raz w miesiącu, tak jak deklarowałem w kampanii, są dyżury. Jeżeli ktoś pracuje i nie może w tygodniu z jakiegoś powodu, nawet drobną rzecz, jakiś papier, dokument złożyć, dowiedzieć się. Od samego początku, chyba od stycznia czy od lutego uruchomiliśmy, że raz w miesiącu jedna sobota jest, że człowiek może przyjść, dowiedzieć się. Cyklicznie są różne, zawsze pracuje dział organizacyjny, czyli dowody osobiste i ewidencja ludności, ale zawsze jest ktoś albo nieruchomości, czy podatki, więc naprawdę można pobrać druki, można złożyć to w sobotę, gdy nie trzeba brać urlopu do pewnych rzeczy. Także to wychodzimy tutaj naprzeciw mieszkańcom, żeby po prostu łatwiej było załatwić coś i ten dostęp do tego urzędu był łatwiejszy. Asystent mieszkańca. W trakcie, ale na dole naprawdę w tej chwili będzie osoba, jest osoba, która stara się, żeby niepotrzebnie nie chodzić, a szczególnie osoby starsze, które możemy proste rzeczy poinformować, dać dróg, żeby ta, też podkreślę to, co mówiłem, żeby ta obsługa tego petenta była jak najlepsza i fachowość tych osób była taka, że naprawdę tam będzie to i skrócone, i wyjaśnione, bo pewnie często trzeba czy załączniki, czy dokumenty
taka informacja można uzyskać na dole. Jeżeli Państwo chcą oczywiście gdzieś iść do referatu, zapraszamy, ale wiele rzeczy chciałbym, żeby było już na dole załatwione, żebyście Państwo nie chodzili, nie szukali gdzieś tam, gdzie pokój numer taki, taki, gdzie pokój numer taki, taki. Na dole ma być taka obsługa kompleksowa, którą Państwo powiedzą. Tak, ma Pani taką sprawę, proszę bardzo, ja chcę, mogę Pani pomóc, to jest grób do Pani i tak dalej. Naprawdę moim zdaniem bardzo usprawnia to współpracę. Tu już Państwo widział, nieprzypadkowo na górę kolor żółty, czyli plana. Tak jak na początku były niebieskie. Rozszerzenie funkcji centrum przysiadkowego. Mamy naprawdę piękny plac, ale wiele rzeczy jeszcze takich potrzebnych jest dodatkowo. Wystąpiliśmy tutaj do marszałka, mamy już akceptację, zgodę marszałka na przyznanie nam dodatkowych środków. Mówimy o wartości około 1 800 000. Napis ten będzie podświetlony, tak jak widzicie Państwo, było różne wiele pytań, żeby to było naprawdę coraz ładniejsze. Wodne ekrany akustyczne, to będzie nowość. Chcemy tam, gdzie jest plac zabaw, tak naprawdę to będzie taki mur, po którym latem, w okresie takim normalnym sezonie, będzie leciała woda, raz wyciszając, oddzielając te dzieci od torów, bo jeżeli tam będzie linia przebudowana, jeżeli te pociągi będą jeździły z taką prędkością, to raz, że to będzie i hałas, a dwa, że będzie to bezpieczeństwo i komfort. W upalne dni na pewno będzie to bardzo fajna atrakcja dla odpoczywających. Bezpłatny internet, dodatkowa zieleń jeszcze, nasadzenia, telewizor informacyjny, gdzie Państwo będą mogli i mapę miasta zobaczyć, jak ktoś przyjedzie, czy przystanki, czy rozkłady jazdy i tak dalej, żeby ta informacja była tutaj pełna. A co ważne chyba dla niektórych, publiczne WC. Planujemy tam z tyłu zrobić ze zurtem. Mamy XXI wiek, tak naprawdę w momencie, kiedy te centrum przebudowywane. To jest taka przyziemna rzecz, ale jak ktoś przyjechał i nie miał kogoś blisko, to no to gdzie można było pójść? Do sklepu z sąsiedzi, tak? Prosić kogoś. Jest tutaj brane pod uwagę w tej chwili wybudowanie, żeby było taki publiczny, oczywiście nowoczesny, nie tak jak kiedyś, bardzo takim już takim fajnym, nowoczesnym wydaniu tak, publiczne. Ławki solarne, jakieś uzupełnienie ciągów pieszych. Także też z bardzo dużym dofinansowaniem mamy akceptację marszałka. Rewitalizacja parku, tego placu przy bibliotece. Też zostały złożone wnioski. Chcemy to przebudować. Największy problem w tej chwili, jaki? Raz, że to jest bardzo zniszczone w tej chwili. A dwa, że ptaki. Widzicie Państwo, co tam się dzieje. Ktoś, kto mieszka na osiedlu, to tam nie da się przejść w okresie takim czerwiec, naprawdę do końca sierpnia. Jest tak pobrudzone, już nie chcę mówić inaczej, ale to nanosi się wszystko. To jest same centrum, ale jest tak już w tej chwili nieestetyczne. Chcemy poprawić tutaj ten wygląd. Wniosek złożony na 2,5 miliona, dofinansowanie 80%. Praktycznie jest wielka szansa, że już będziemy mieli to dofinansowanie. Wieża w Uchowie, też czekamy na rozstrzygnięcie. Myślę, że może na koniec roku, początek następnego. Ja tu podkreślę, wiele podało głosów, po co? Tylko my oprócz takich infrastrukturalnych rzeczy musimy mieć coś, co ściągnie czy mieszkańca, czy tych ludzi, którzy tu zechcą przyjeżdżać. Ktoś, kto zechce robić w Uchowie, czy to w okolicy agroturystykę, czy salę, czy knajpę, czy bar. To ci ludzie muszą mieć po co tutaj przyjechać. To jest taka, podkreślę wyraźnie, bo wypadały głosy, ja naprawdę staram się bardzo dużo jeździć na spotkania, byłem w Uchowie. Po co to robić? Trzeba drogę nam zrobić. Tu się nie da tego przełożyć. To są środki przeznaczone tylko na takie rzeczy. Te środki finansowe nie poszłyby na drogę, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. Atrakcja, myślę, że jest bardzo duża. Jedna z najwyższych wież takich w Polsce, bo około 40 metrów wysokości wieża, gdzie ten teren jest 10 metrów powyżej drogi, powyżej tego poziomu rzeki, czyli naprawdę teraz bez wieży, tam jak ktoś przyjdzie w to miejsce, to jest bardzo duży, bardzo fajne miejsce na obserwacje. Też oczywiście tam ładnie się nazywa projekt promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Będą tam i takie lunety do oglądania przyrody. Będzie możliwość skorzystania, że przez internet ktoś będzie mógł
zobaczyć sobie z każdego miejsca na świecie tak naprawdę. Wiecie Państwo, że internet to jest potęga. Coś, z czego te mapy będą gdzieś tam w Polsce nie tylko znane, jeżeli tutaj dostaniemy te finansowanie. Bazet, wiele konferencji tutaj wcześniej oczywiście było z tym, czy go budować, czy nie budować. Dofinansowanie było na poziomie 3,3 miliona, koszt około 10 milionów, więc 6700 własnych środków. Własnych, patrz, kredyt. Bo gminy w tej chwili takie łapy nie mają własnych środków, ponieważ taki budżet planujemy, to jest wszystko finansowane z deficytu. Dlaczego wystąpiłem o dofinansowanie? I uważam, że jeżeli byśmy dostali te środki, warto to mieć. Jeżeli wszyscy uczniowie naszych szkół, nasze dzieciaki, wszyscy mówię, Uchowo, Łupianka, Płonka i tak dalej, nie mówię tylko o naszych tych dzieciach z terenów z samego miasta, miałyby obowiązkowe zajęcia zamiast weszły. Dwa razy w tygodniu byłyby wejść na basenie. Jeżeli te dzieci wyszłyby umiejące pływać wszystkie, to już byłby wielki sukces. I jeżeli to dofinansowanie byłoby większe, to uważam, że wtedy taka zasadna jest naprawdę budowanie tego basenu. Tutaj czekamy na rozstrzygnięcie, czy Ministerstwo Sportu nam tutaj przyzna. Jeżeli przyzna, będziemy tutaj próbować i przystępować do budowy tego basenu. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o samą prezentację. Proszę bardzo, pytania, uwagi. Tak naprawdę głównie po to się spotkaliśmy, bo ja chciałbym od Państwa usłyszeć, jakie są oczekiwania, co według Państwa jest robione nie tak, co powinno być lepiej. Także dziękuję serdecznie za uwagę i proszę bardzo. To może ja zacznę. Myśmy złożyli podanie do Was o położenie progu przy naszej ulicy, bo jest taka niewidoczność, że jak sąsiad jechał, to mało go nie rozjechali. I to było tak, bo to jeżdżą jak szaleni. Poszło to do Białego Stołku, teraz była komisja. Komisja, jak była komisja, to ja prosiłam wcześniej, dzwoniłam do Białego Stołku, żeby nas powiadomili o tej komisji. Ten pan kazał zadzwonić do pani Malinowskiej, ja zadzwoniłam, ona mnie dzień wcześniej powiadomiła. Ale na drugi dzień, nie było to o pierwszej, tylko było o 12:00. Już nie raczyła nas powiadomić, że oni wyjeżdżają. Przyjechali, bo ja później, bo to była w środę ta komisja, w czwartek dzwonię do Białego Stołku, pytam tego pana, jak to było. Ten pan mówi, że oni zatrzymali się przy sklepie motoryzacyjnym i tam patrzyli, co nam to dało. Myśmy mieli samochód przygotowany, pokazać, z jaką prędkością mniej więcej się jedzie i jak można z naszej ulicy wyjechać. Zostało to zlekceważone. Ten pan powiedział, że będzie na wiosnę budowany próg przy ulicy Długiej. To tak mnie poinformował, że jeżeli burmistrz się zgodzi, to może to inwestycje przesuną do nas. Zapraszamy wszystkich radnych, żeby zobaczyli, jaki jest wyjazd z naszej ulicy. Już my nie jesteśmy młodzi, każdy ma refleks już inny. Sąsiad wyjechał do pół ulicy, a tu jechał jak szalony. To dobrze, że ze strony od przejazdu nikt nie jechał, bo by tak dostał, że tylko by pies się piórka posypały. I ja jestem na przykład bardzo zbulwersowana, że pani Malinowska nie raczyła mnie powiadomić, że już wychodzi komisja, czy jest, a miała mój numer telefonu. Godzinę czasu przyszli, żeśmy marzli, bo to była taka mrzawka. Dopiero jak wróciła, to powiedziała, że już jest po wszystkim. Drugi temat to jest, myśmy jeszcze składali drugie podanie. Oto nasz na tej ulicy, co myśmy robili. Dzięki panu Brzostce mamy tą ulicę zrobioną. I ze względu na Mariusza, bo my mamy kalekę na ulicy, na której on jeździ. Bo uczestniczyłem w tej budowie. Tak. I myśmy nie chcieli, żeby nam to zniszczyć. I myśmy prosili, żeby znak 3,5 tony tam postawić. Wszyscy żeśmy się zgodzili z tych ulic, ci co i teraz. No to mamy takie zastrzeżenia, że nas to tak... Nie, tu przepraszam. Pierwszy temat. Dobrze pani powiedziała, to jest droga powiatowa. I my jak najbardziej mówimy o granicznej. Tak. Przekazaliśmy to i ja bezpośrednio nie mamy wpływu na to. Ale jak pan mówi, że nie ma wpływu, jak byli oni właśnie w tym sprawdzali. I sprawdzali, a nas nie było. Myśmy chcieli pokazać. No to tam nie ma skończyć. Czemu?
Jest to droga powiatowa, czy będzie dróg, czy nie, decyduje powiat. Jak najbardziej przekazaliśmy to, tak jak pani mówi. I Komisję Bezpieczeństwa, bo tak to się nazywa, zwołuje pracownicy powiatu. Oni bardzo często, ja to nie chcę, bo ja to sprawdzę, to co pani mówi, pani Malinowska mi przyzywuje. Oni bardzo często, bo to jest tak, pracownik policji, ruchu drogowego, pracownik powiatu, pracownik jeszcze powiatowego zarządu dróg, jeszcze tam, jeszcze paru przedstawicieli. Oni nigdy nie jadą na jeden obiekt. Oni jadą, powiedzmy, jednego dnia, biorą pięć i jadą po kolei. Więc tutaj, co do godziny, co do minuty, nie da się tego określić. Ja wiem z doświadczenia, bo ja w takich komisjach uczestniczyłem. Ponieważ oni mogą dłużej zostać w którejś miejscowości i przyjąć, nawet jak na 12 się mówią, to mogą być i o 13. Ale było na 6, bo ja mam powiadomiona dzień wcześniej, że to będzie o 13, a komisja była o 12. Miała pani Malinowska numer telefonu, mogła tylko tyle zadzwonić do mnie. Już my wyjeżdżamy, byśmy wiedzieli. Myśmy cały czas. Ale to pani była zgodna w tym rozwiązaniu. Dlatego człowieka, który zwołuje tę komisję, to on dostanie ten numer telefonu i oni bezpośrednio jadą do pani zadzwonią. Taka komisja się odbędzie. A pani ma rację, że jak najbardziej ma być robiony jeszcze drugi próg, bo widzicie, jeden próg już został wybudowany na górze przy ulicy Bociańskiej. Też na prośbę mieszkańców, bo faktycznie tam bardzo szybko te samochody jeżdżą. My już kiedyś występowaliśmy w Lesie Gminy, ja jeszcze jako radny trzeci powiatowy. I ma być jeszcze jeden próg przy ulicy Długiej, tutaj... No bo tak właśnie mi mówił ten pan, że będzie przy Długiej, ale my chcemy, żeby tylko ona, żeby to zwolnić, bo dalej szary miejsce, żeby pan normalnie... Żeby oni wyjeżdżali. Decyzję podejmuje powiatowy zarząd dróg, ale jak najbardziej, jeżeli taka komisja będzie, to oni będą mieli numer bezpośrednio do pani, żeby tu nie szukać pośredników, bo naprawdę nie chcę tłumaczyć tej pani, ale... Może to być 2 godziny spóźnienia. Bo ja wcześniej dzwoniłam do zarządu dróg i prosiłam, żeby powiadomili. To mnie kazali, żeby to jeszcze właściwie nie pani Malinowska, tylko pani Trzaska. Pani Trzaska mówi, że tym się nie zajmuje, tylko pani Malinowska. Ta komisja wiązka się odbędzie, na pewno państwo by dowiedzieli, żebyście państwo wiedzieli. A jak z tym znakiem naszym? Znakiem tak. Możemy takie tam postawić, bo na pewno damy tam pod spodem nie dotyczy ruchu lokalnego, ponieważ tam są działki jeszcze nie zabudowane. I wie pani, nie można ograniczyć komuś, jak się będzie ktoś budował dom do jazdu samochodu ciężarowego. Ale my nie mówimy, że do jazdu tego, ale jak nam pójdą ciężarowe samochody zaczną nam tu ziemię wozić, już to z tej strony, jak do pana Witraszewskiego się skręca, już jest to obniżenie, bo nie nadaje się ten teren, żeby tam ciężki sprzęt. Ja rozumiem, tylko jeżeli ktoś tam ma jeszcze wolno działkę, jak chce się budować, to musi jakoś dojechać. Ale przecież jest to ta wyznaczona ulica. Ale ona nic nie taki znak postawimy, tylko będzie do ukarta, nie dotyczy ruchu lokalnego, czyli właściciele takich działek będą mogli dojechać większym podatkiem. No na przykład jest taka jeszcze, jak przecież tutaj po sklepu jest droga, jest tam chyba przy Smurskim jest wyznaczona droga, tam nie jest teraz utwardzona, niech oni utwardzą, tak jak my, żeśmy cały czas dochodzili. Ja byłem przy budowie państwa tej drogi. Dzięki panu Brzoska, bo to żeby nie pan Brzoska się wziął, to ja nie wiem, jakby to było. Dziękujemy. Ważne jest, że się bardzo ustało. Nie ci się. Monitoring. Na pewno by się przydał. Już w tej chwili, tak jak tutaj właśnie gdzieś na slajdzie, ona nie powiedziała. Całe centrum przyszedkowe, już dodatkowych pieniędzy robimy monitoring całego centrum przyszedkowego. Przy domu kultury, ten w tej chwili, ten plac, który mówiłem, że będzie rewitalizacja, też już są kamery zaprojektowane, czyli takie dwa place strategiczne już będą kamery. My na razie tutaj z radnymi dyskutowaliśmy na ten temat. Na pewno całe ławy będą, ale to trzeba etapami jeździć. Pierwsze etapy już będziemy robili, mówimy o tych takich miejscach najbardziej uczęszczanych, gdzie tak naprawdę wieczorem jakieś tam zagrożenie jest, bo i młodzież, i dużo osób tam przybywa. Także te dwa to będą już na pewno, ale jeszcze będziemy w ramach potrzeb jakiś tam budowali. No to by to zrobili już, a teraz jest linia. Bo nie było linii, bo się znaczyli stronę. No ale czy to mogło? Takich podań mamy naprawdę bardzo dużo. Staramy się po kolei wyświetlać. My w tej chwili nawet w tym roku już troszeczkę jakieś tam środki zostały. Chyba mamy, kupujemy w tej chwili 30 czy 40 lamp LED-owych, które będziemy...
i będziemy po kolei doświetlali, ale to jest tak, że nieraz takie doświetlenie wydaje się jeden, dwa słupy. To jest... Będziemy przypisywali do Lędwidzicza czy na Dom Gryniczny? Jak to? W ogóle teraz tak jakby dwie ulice są. No i stary. Trzeba zobaczyć w nieruchomości, chyba, bo tam są nadawane te numery. To trzeba na trzecim piętrze dowiedzieć się albo dochronić, to ci urzędnicy powiedzą. Tam jak się zbudowali, to już teraz zanaczą, żeby też odcinę, co należy, to tak było tam, jak teraz nowoczesny sport. Nie nadal zapadnie, bo to mniejsze, mniejsze ulice, mniejsze natężenie ruchu, moim zdaniem wszystkie powinny być z kultury robione, bo odruch jest łatwy do rozebrania i łatwy do chodzenia z powrotem, teraz asfaltowe dawne drogi, nawet tu mniejsze, jeżeli tu jest awaria, przy na tym przyłącze i tak dalej, no potem to jest, tak jak pani mówi, połatane ślązackie serowazdy, potem to inaczej pracuje ta ziemia. Tak jest. To nie jest dobre, a jest trudniejsze i droższe do naprawy. My w tej chwili całe osiedle, nawet parkingi, robimy w podbruku i te ulice, co były to wymienione z wiosennego tego naboru, wszystko jest spoko. A dwa, że jest tańsze, dużo wykonane. Naprawdę te ceny w tym roku wytrafiliśmy bardzo, bardzo takie przyzwoite, jak na te warunki w tej chwili cenowe, jeżeli chodzi o budowę. A jeszcze panie burmistrzu, a odcinek 3 maja, ten od nas od granicznych do kościoła. Te chodniki będą zmienione, my chodzimy ulicą, bo po tych chodnikach nie się chodzi, bo tam się tam czekamy. Tak, ja panu powiem tak. Możemy zmieniać chodniki i możemy być, że one są słabe, ale mamy mnóstwo chodników, gdzie ich nie ma wcale. Więc moim zdaniem pierwszeństwo mają ten, gdzie ich nie ma wcale i będziemy robili te sukcesywnie. Ja nie chcę pani obiecywać, bo najpierw trzeba by tam, gdzie nie ma. Ja przy tamtym kościele to były i zmieniali bez przerwy. Dobre, no i co takiego. Moim zdaniem naprawdę pierwszeństwo jest tam, gdzie w ogóle jego nie ma. Ja rozumiem, ja wiem, że ja znam doskonale i wiem, że ten chodnik tam nie jest idealny. Ale też, bo to wszystko rozwijamy się o pieniądze. Żebyśmy pani mieli milion leżących pieniędzy, takich luźnych, to byśmy porobili wszystkie chodniki. Tutaj, na Bocianskiej, na tym, przy dwójce szkoły, ja naprawdę mam bardzo dużo takich sygnałów. Bo chodnik trochę dziurawy, czy pewnie się zaczepiamy. No ale jest, nie chodzimy w błocie. To ja wam mówię szczerze, może to nie jest popularna cebulia, ale naprawdę wolę powiedzieć pani szczerze, że zaczynamy od tego, tam gdzie nie ma sali. To jest taki chyba ważniejszy, priorytetowy. Jak już będziemy mieli taką sytuację naprawdę, że nie będzie takich miejsc, będziemy poprawiali inne. Chyba, że jest przebudowa jakaś. To wtedy wiadomo, że robimy wszystko na nowo. Cmentarna też, częściej już kiedyś było robione, ale ta cmentarna, tutaj mówię blisko, bo jesteśmy, będzie robiona, no to robimy wszystko nowe, nie? Ale ja postaram się, żeby było tak, że tak jak na przykład na cmentarnie, mamy płytki. To jest najlepszy przykład, że te płytki, żeby nie poszły, ktoś tam ich nie wyrzucił, czy nie przemiał, tylko te płytki będziemy zbierać, żeby no, tańszymi kosztami trochę ułożyć tam, gdzie nie ma ich wcale. Także to jest, były takie rozmowy dotyczące placu, czy centrum przyczepkowego. Przecież tam było setki metrów te linki. Ta linka jest może gorsza lub słabsza, ale można coś utwardzić tym, nie? A to można to tłumaczyć oczywiście, że to recykling, bo to trzeba tam zrobić, gdzieś tam to wykazać zdanie tych materiałów, ale jeżeli są dobre płytki czy krawężniki na cmentarne, to ja zrobię wszystko, żeby ten materiał zatrzymać, żeby on był tam do dyspozycji. Proszę. Chyba, że panowie radni tutaj z tego kręgu. Jeszcze może ja. Tak, tak. Ta wieża widokowa w Chłopie, to jest piękny pomysł, racjonalny, tylko panie burmistrzu, ja tak w przyszłość wybiegam. Ile ona będzie miała wysokości, tak mniej więcej? Około 40 metrów. To mam pytanie, tak przyszłościowo już. Ta wieża ma być dla wszystkich, tak? Tak. Czyli na ostatnie piętro, tam są tylko schody, emeryt już nie wejdzie. Podnosi. Myślę, że nie powinien to mieć. Ja jak nie wiem, ale to nie wiesz. Nie, bo nie słyszę. Może coś pomyśleć, żeby to sprawy jakoś rozwiązać. On wiesz, że wiedzie każdy, to skoro tu jest taki projekt, to coś może ująć, żeby przyszłościowo pomyśleć o ludziach starszych, które się mówi, że dla seniora, dla emeryta, dla pensji. Dlaczego emeryt?
ma prawa wjechać na ostatnie. Tak, tylko że to powoduje jakiś tam zwiększony koszt dużo tego, ale to nie są już tylko pieniądze. Dlatego powiedziałem, tam jest możliwość połączenia i przez internet obejrzenia tego samego wszystkiego. Więc tak naprawdę kto nie da rady tam wejść, to nie może nawet było połączenie. Wszyscy są w stanie wejść 40 na minut. No trudno. Nie popełniamy szalicznego. Ale za to czasu nie ma WC. Jedno dobrze. Chwileczkę, ale teraz. Bo rok temu przed wyborami samorządowymi ja tę sprawę poruszałem. Tutaj na ulicy Cmentarnej. Bo ludzie chodzili, jak pan mówi, tu i tam. Chodzili też na ulicy Głównej do tej nowej przychodni. I tam byli geniali za przeproszeniem, bo że to nie jest no, odpowiedni obiekt. A ile stała aplikacja ta przy dworcu nieczynna czasu? Był okres, że stała nieczynna, było tam zamknięte, tam nie było w ogóle dojścia. Ja to nie zgłaszałem przed wyborami samorządowymi i po mojej interwencji, nie wiem, czy to się pomogło, czy kogoś tego ruszyło, zostało to otwarte i działa i chwała Bogu. Tak jest. Też miałem przyjemność, że pan Witolem, my to robiliśmy, ten budynek, to poczekalnie, te toalety, te specjalne zrobienia, bo nie było wcale. Rok temu nie było dostępności, dlatego że był rozkopany plac. Więc osoby, które wiedziały, to musiały iść wokół, to było tam trudny dostęp. No ale wcześniej parę lat zostało w ogóle zamknięte, nie użyte. No to za to trudno mi odpowiadać, ale było to tylko zamknięte, ale było wybudowane. Przy nas, my, nasza spółka, nasz PEC zaadaptował te pomieszczenia, bo specjalnie były zrobione te miejsce, takie publiczne toalety, ale takie, no, nie, więc też dostępne, tylko mówię, ta budowa trochę tutaj utrudniła to. Tak, ale to, że będzie budowane, to jest właśnie dobry plus dla miasta. Bo kto przyjechał, czy nawet na tym przystanku, jak centrum przesiedlowe będzie, to gdzie pójdzie? Czekając na autobus, czy przyjeżdżając? Tak, ale ja bym że to musi być. No dlatego to jest dobry pomysł i dlatego to bardzo poparcie. Jeszcze co nie powiedziałem też, jak Państwo widzieli, wchodzimy też jako chyba, nie wiem, 5 czy 6 miejscowości w województwie, będzie u nas wybudowane te stacje ładowania samochodów. Ja wiem, że ich na razie jest ich mało, ale to jest przyszłość. Łapa chyba jest około 5 czy 7 sztuk jest, tego co ja wiem, samochodów elektrycznych. Właśnie z tyłu tam za zurtem będą wyznaczone miejsca 3. I będą stałe ładowarki takie włączone w ogólnopolską sieć. Ktoś, kto korzysta z samochodu, będzie jedna karta, która będzie obsługiwała w całej Polsce wszystkie te stacje ładowania. Też jako łapy jesteśmy w tym programie. Mówię, jest to kilka naprawdę tylko miejscowości województwa. I będzie u nas to podobne. A co z dworcem? Prowadzone są rozmowy, w tej chwili czekamy już na rozstrzygnięcie, że będzie on włączony razem do przebudowy, będzie już podpisana przebudowa tych torów. Wcześniejsze deklaracje też były takie, które tutaj ja że muszę i chcę pewnie podtrzymać, że ten budynek w tej lokalizacji on nie może istnieć, bo jest za blisko torów, on będzie wyburzony i z tego, co mi ta PKP, ja nie chcę, to może tam jakoś tam jeszcze tam zatwierdzę, bo to ja nie mam tego na papierze, ale rozmowy były takie, że PKP wybuduje swój własny modułowy, nowy, czysty, ciepły budynek. I to będzie dworzec przez nich i wybudowany, i utrzymywany. Mam nadzieję, że to będzie, ale czekamy na rozstrzygnięcie, bo jeszcze nie są umowy podpisane. Już jest praktycznie ten wykonawca wyłoniony do tych naszych informacji. I wtedy byłby dworzec taki no, nowoczesny, taki modułowy. Tak. No co z obwodnicą łap? Bardzo bym chciał i myślę, że no to wcześniej jeszcze też mówił, bo to jest tak, że pewne rzeczy, jak się bardzo chce, to nie wychodzi niestety. Ale jest program ogłoszony rządowy w tamtym roku, ten 100 obwodnic i mam nadzieję, że nasza obwodnica znajdzie się razem tam w tym projekcie, razem z kilkoma tutaj po sąsiedztwu i wtedy ta obwodnica byłaby realizowana, bo tak to tych środków Urząd Marszałkowski też jako swoim nie ma aż tak dużo, żeby tutaj wybudować, ale no ja jestem dobrej myśli, że ale to mówimy kwestię paru lat tak naprawdę, więc myślę, że do końca kadencji, jakby się udało, jakby było złożone razem, to byśmy ta obwodnica łapie była wybudowana. Bo to jest ciąg do Mazowiecka. Jak Państwo, jeżeli gdzieś tam śledzicie pracę, to jest i obwodnica Sopu, i dalej obwodnica
I to byłyby trzy obwodnice, a tak naprawdę wtedy do przebiegu Łazieckiego już zostaje niewiele takich prostych odcinków, więc no to jest bardzo dobry pomysł, żeby skorzystać z dofinansowania zewnętrznego. Jeżeli wszystko, dziękuję Państwu serdecznie, naprawdę tutaj chyba, że ktoś z radnych. Nie ma pytań, proszę Państwa, nie ma pytań, to chciałbym dziękować tutaj panu burmistrzowi. Dziękuję Państwu za to, że wreszcie się zajął akurat w tej kampanii, w tej kadencji akurat ulicą Cmentarną. Proszę Państwa, co mówicie Państwo, przez 4 lata autorzy pisały wnioski akurat w tej kampanii, w tej kadencji pomagał mi akurat Rolał też. I dzięki panu burmistrzowi ta ulica Cmentarna będzie zrobiona, jak pan burmistrz powiedzieć na proszę. Czy jest taka możliwość? Zobaczcie Państwo, 4 lata Bóg z tego tytułu był zrobiony. A przecież prosimy, pisaliśmy pisma, wnioski pisaliśmy przesiutko. I zobaczcie Państwo targi przy tym bloku przyrodniczym. Też. Jednak dało się to zrobić wszystko. Poprzedniej kadencji jednak nie dało się zrobić, ale nie było południowej stronie, to znaczy chodzi, wiecie Państwo, jak południowej. Południowa to jest cała, ale chodzi o to, że to był wtedy jednomandatowe wybory, prawda? I zostało się radnym jako jednomandatowym akurat danego okręgu. Ten okręg był mój. Każdy mówi do Szóstaka. To nie jest prywatne, proszę Państwa, teren czy coś takiego. Ja cały czas chodziłem na mieszkańców. I cieszę się bardzo, że burmistrz został pan burmistrz Goroszewski akurat. I nam dzięki temu akurat coś zostanie wreszcie zrobione. To co tyle lat walczyliśmy akurat. I mówię podziękuję do pana Piotra za przewodnictwo. Dzień dobry, proszę Państwa, ja się nazywam Piotr Babrze, mieliśmy okazję się poznać na kampanii wyborczej, której pan tu Wiesław już powiedział kilka słów. Ja chciałbym to dodać. Co cechuje w tej chwili tą kadencję? Współpraca. Naprawdę, jak muszę przyznać, że z panem burmistrzem i urzędem miejskim mamy naprawdę bardzo dobre relacje, dobrą współpracę, tak jak powinno to wyglądać. No nie chodzi o to, tylko żeby nam się dobrze współpracowało. To Państwo mają być zadowoleni. Ja widzę, że dużo ludzi przyszło w tej chwili na te spotkania, mają Państwo pytania. Widzą Państwo parking na ulicy Cmentarnej, parking pod rolnikiem, drogi budowane. Naprawdę dużo rzeczy dało się zrobić w ciągu roku. Niektórzy powiedzą, to jest nasz rok. W samorządzie, czy w polityce, czy w jakimkolwiek biznesie, to jest tylko rok. Proszę uwierzyć, że budżet miasta nie jest taki duży. Nie jesteśmy naprawdę bardzo bogatą gminą. Michałowo może sobie pozwolić na olbrzymie inwestycje. Musimy zdobywać te środki zewnętrzne, tak jak burmistrz tu przedstawił, 70-80%. Te środki naprawdę płyną w tej chwili do łap i są wykorzystywane na rzeczy, które są potrzebne naprawdę mieszkańcom. Na rzeczy, których Państwo na co dzień używacie, czyli chodniki, parkingi, to, czego możemy naprawdę dotknąć i zobaczyć. Coś, co jest realne. Naprawdę bardzo dziękuję dla pana burmistrza za współpracę. Dziękuję też razem z tego okręgu dla pana Wiesława i dla pana Reszka, że naprawdę w tej chwili już ponad jakimikolwiek podziałami my pracujemy dla państwa. I ja też zapraszam do kontaktu. Do mnie numer telefonu jest na Facebooku, na stronie mail jest, naprawdę zapraszam na spotkania. Ja też dużo się przyjmuję. Naprawdę w ciągu tygodnia kilka osób zawsze do mnie przychodzi. I jak się da, ile mogę, staram się pomóc. Naprawdę bardzo dziękuję państwu. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja na początku powiem takie krótkie słowa. Dziękuję, że po raz kolejny odezwiliście mnie Państwo za swoim zaufaniem. Dziękuję tym, którzy głosowali na mnie, a także tym, którzy być może nie głosowali, ale mają szansę zapoznać się z tym, co udało się w poprzedniej kadencji zrobić i z tym, co mamy zamiar w tej kadencji zrobić. Tak jak powiedział pan Piotr Łapszy, przede wszystkim tutaj publicznie podziękuję panu burmistrzowi i kolegom radnym za dobrą współpracę. My naprawdę współpracujemy dla dobra południowej strony miasta. Ale nie można również, szanowni państwo, zapomnieć o tym, co miało miejsce w poprzedniej kadencji. Ja tutaj mam wypisane 9 inwestycji, które pamiętam, a pamiętam, że było ich około 12 czy 13. Po pierwsze, powstały parkingi przy cmentarzu, przy ulicy Świerki i Bigury. Tych parkingów brakowało
te parkingi powstały w roku 2015. Powstał parking przy szkole podstawowej w Łodziach. Droga przez teren dawnego zapotyka. Przepraszam, jestem nowy przedzielniony, mi tu brakuje. Powstała ulica Moka. Powstał odcinek ulicy Kogodnickiej od ulicy Cmentarnej do Osiedla. Powstała ulica Żorawia i Bociańska. Powstały chodniki przy ulicy Marii Kogodnickiej. Były również inwestycje w szkole podstawowej nr 2 i przedszkolu. Także to był dobry czas na południowej stronie miasta i mam nadzieję, że w tej kadencji, dzięki dobrej współpracy z panem burmistrzem, z kolegami radnymi, tych inwestycji nie będzie mniej, a może więcej. Tutaj już, jak słyszycie Państwo, były wymienione te inwestycje, które tutaj miały miejsce. Parking przewodników, to inwestycje, które były zgłaszane przed wielu mieszkańców i dzięki dobrej współpracy one powstały. Ja również, proszę Państwa, zapraszam do kontaktu, zapraszam do spotkań, bo po to zostaliśmy wybrani, aby Państwu służyć i starać się przekazywać te rzeczy, które do nas docierają. Korzystając z okazji, życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt i przede wszystkim, aby południowa strona miasta, jak również cała gmina się rozwijała. Tego życzę panu burmistrzowi i nam jako to. Dziękuję bardzo. Przepraszam, zajmę jeszcze chwilę, skoro wszyscy radni wyszli do mikrofonu, to nie wypada powiatowemu wyjść. Jeżeli ktoś mnie nie zna, nazywam się Andrzej Wrocowski, od roku pełnię funkcję radnego Rady Powiatowej Otwockiego. Okręgiem są całe Warpy, całe miasto, gmina Warpy oraz gmina Poświętne. Szanowni Państwo, tutaj dzisiaj już Pani zauważyła, że progi zwalniające, Pan Burmistrz wspomniał, że to są drogi powiatowe. Tak, w tym roku wraz z Panem Burmistrzem tak w sumie testowo, prawda, znaczy nie testowo, bo doszliśmy do wniosku, że ten drog był przy ulicy Granicznej z zbiegu Bocieńskiej będzie najbardziej właściwy. Myślę, że w przyszłym roku będziemy kontynuować te drogi, tylko chodzi o dokładną lokalizację, bo nie ukrywa mocne naciski, żeby ich w tym roku powstał ten drog, ale mieliśmy także jeszcze drogi w miejscowości Łapy-Dębowina i tak dalej, więc tam to powstają. Odnośnie Pani Reszko zdrowia życzę. Widzę, że gadu, więc zdrowia życzę, ale woli ścisłości to nie mogę nie sprostować tego, gdyż jeszcze parkingi przy ulicy Żwirki i Góry to była inwestycja powiatowa i jeszcze pamiętam chyba za prewencję pana dyrektora Mariana Jokina wykonana, więc tutaj bądźmy sprawiedliwi, jeżeli chodzi o parking w szkole podstawowej nr 2. Oczywiście projektowałem jako dyrektor, wstrzymanie inwestycji zostało wstrzymane z wielkich powodów, bo to dobrze zostało wybudowane. Ta modernizacja szkoły podstawowej nr 2 to była kadencja pana Wiktora Brzosko, blisko w szkole podstawowej nr 2, ale to nie o to chodzi, żebyśmy się sprzeczali. Chodzi o to, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Dzielą nas, bo startujemy z roli grupowań, ale wszyscy jesteśmy, szanowni państwo, mieszkańcami tej gminy. I powiem Państwu, że na poziomie powiatu współpracujemy wszyscy radni. Nie ma tam Prawa i Sprawiedliwości, naszego Podlasia, kogoś jeszcze innego. Dla miasta i gminy Łapy nie ma partii. Pracujemy wszyscy. Szanowni Państwo, w powiecie jest 27 radnych, 15 gmin. 5 radnych jest tylko z Łap, a najwięcej jednostek powiatowych mieści się na terenie pana burmistrza mieszkańców Łap. Tam jak mówimy o szpitalu powiatowym, to nikt nie mówi o szpitalu powiatowym. Mówią o szpitalu w Łapach dla mieszkańców. Nawet wyliczyli, ilu mieszkańców Łap korzysta ze świadczeń szpitala, a ilu korzysta spoza gminy Łap.
Są w stanie wszystko wyliczyć. Naprawdę. Tu, szanowni państwo, nie ma podziału. Wszyscy musimy współpracować. Są inne priorytety. Nie przekładamy asfaltu dobrego na lepszy. Tak jak pan burmistrz tutaj zauważył, tylko kładzie chodniki tam, gdzie ludzie grzęzną w błocie. To są inne priorytety. I daj Boże, panie burmistrzu i szanownym radnym, żebyście państwo godnie reprezentowali. Tak samo i mnie to dotyczy. Mieszkańców Puławy i budowali to, tą wspólnotę, bo same drogi nie wystarczą, jeżeli będziemy szli dwoma chodnikami po przeciwnej stronie i nie będziemy się widzieć, nie będziemy sobie mówić dzień dobry. Możemy się różnić. Różnica jest potrzebna, żeby budować. Ale żebyśmy, szanowni państwo, stawali zawsze w prawdzie i szli do przodu. Także ja dziękuję, bo wiele rzeczy, które opracujemy w podjęcie, przechodzą do współpracy z panem burmistrzem. I tu nie chodzi o to, żeby, szanowni państwo, czynić jakąś publiczną, przepraszam za użycie na to kwiat, wazelinę, tylko po prostu o rzeczową, merytoryczną pracę. I do tego, szanowni państwo, cały czas każdego dnia w swojej pracy zmierzamy i wielkie słowa uznania dla pana burmistrza, bo to jest człowiek, który umie rozmawiać z każdym. Ja mówię, że burmistrz obecny ład nie da się nie robić. On po prostu, jeżeli chciał powiedzieć prawdę, powie prawdę. Może komuś się nie podobać, ale taki jest stan faktyczny. Także ja dziękuję bardzo za waszą, szanowni państwo, faktyczną obecność. To znaczy, że mam leży na sercu dobro tego miasta i mieszkańców. I motywujecie burmistrza do tego, żeby się po prostu starał pracować jeszcze lepiej dla dobra tego miasta. Dziękuję bardzo. Panie, ja się chwilę również chciałbym już na koniec złożyć państwu naprawdę najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt Nowego Roku, ale zaprosić również na 15 na Wigilię Miejską od razu tutaj i wszystkich sąsiadów, rodzinę i pewnie też na Sylwestra Miejskiego, który jeszcze tę lokalizację będzie, bo widzicie państwo, wszędzie są budowy w tej chwili. Zawsze była tutaj między Łapianką a biblioteką, prawdopodobnie tam będzie. Także jeszcze raz życzenia i zapraszamy na wszystkie przez nas organizowane tutaj miejskie imprezy, a teraz mówię, szczególnie Wigilia i Sylwester. Dziękuję serdecznie.